Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Nazywam się Bartosz Oczewski, jestem obecnie studentem już drugiego roku studiów magisterskich na Akademii Pedagogii Specjalnej. Mój wydział to jest Wydział Edukacji Artystycznej, tak się dokładnie nazywa. No i ja studiuję kierunek artystyczny i obecnie właśnie przygotowuję się do pracy magisterskiej. Też właśnie z, zakresie, z zakresu malarstwa. Tytuł wystawy to motywy baśni rzeczywistości codziennej na cały cykl składa się siedem obrazów, do tego są dołączone teksty i ta wystawa ma na co trochę ukazania symboliki baśni, pewnych znaczeń metafor, które zostały w dużym stopniu zniszczone przez przez popkulturę, doszukanie się tych dawno zapomnianych znaczeń, które albo czasem po prostu my nie potrafimy odczytać. Bo też to wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak patrzymy na baś, czyli czy jak na tekst, który kierujemy tylko i wyłącznie do małego odbiorcy, do dziecka, czy też tekst, który możemy skierować właśnie do dosłego czytelnika, który mógłby sobie znaleźć w tym właśnie jakieś, jakąś inną inspirację, jakąś inną metaforę, znaczenie. Chodziło właśnie mi o przedstawienie pewnych znaczeń psychologicznych, religijnych, bo też tak naprawdę na tych dwóch płaszczyznach często można interpretować baśnie na no, płaszczyźnie psychologicznej i religijnej. No, w tym przypadku akurat chodziło mi o symbolikę chrześcijańską, jakby pokazać te utracone znaczenia, które często właśnie są zaprzepaszczane przez teksty kultury, przez filmy. Książki, też różne wadiacje na temat baśni. Bardziej mi właśnie chodziło o to w tej wystawie, żeby dojść do takiego, jakby źródła, takiego um, punktu zaczepienia, pokazać właśnie odbiorcom, um, z czym właśnie się często stykamy, tak, um, kiedy przy, um, czytamy te baśnie, ale tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z ich bogactwa. Te ptace były wykonane jako. Moja ptaca licencjacka. obda zostały namalowane wszystkie w formacie 170 70 farbą aktylową. Natomiast, do potrzeb wystawy, zostały wykonane teksty, też w, tym form w formacie 170, na, na których właśnie przedstawiłem pewne właśnie symbole, znaczenia, historię danej baśni. Um, też um, to był taki mój, przyznam się, niespełniony, niespełniony plan, um, bo moja, jakby kiedy tworzyłem pracę licencjacką, um, towarzyszyła też um, temu praca teoretyczna. Um, z tym, że um, praca teoretyczna udało mi się napisać ją tylko w części takiej dotyczącej sfery psychologii. Natomiast nic o historii konkretnych baśni na temat symboliki religijnej, psychologicznej. Sama moja praca dotyczyła głównie tego, czy warto, czy motywy grozy, jaką dole spełniają motywy grozy w literaturze dziecięcej. Czy dobrze, kiedy w baśni pojawia się ten motyw grozy, czy jest to źle, jak to wpływa na, po prostu na rozwój dziecka. Więc jest to po prostu zamknięty cykl. Obra tematy, tematy tych obrazów tak naprawdę baśnie, którymi się inspirowałem, to czedwony kapturek, piękna i bestia, królewna śnieżka, śpiąca królewna, siedem ktuków. Było to sześć baśni, które wybrałem. Przyznam się, że wybierałem takie teksty, które mnie samą jakoś zapadły też w dzieciństwie. Natomiast sam koncept na tą ptacę, na ten cykl obrazów zdodził się, przyznam, się, parę, dobrych parę lat temu, kiedy moja ciotoczna siostra um, chciała obejrzeć jakąś adaptację czerwonego kaptutka, i po prostu um, zacząłem szukać wersji, która była dla niej um, no, najlepsza, która jest po prostu dość dobrą interpretacją tej baśni. No i tak się zaczęło, że znalazłem parę materiałów. Na temat symboliki tej baśni, no i wtedy zacząłem się wgryzać zacząłem zgłębiać temat, no i poszukiwać tak naprawdę różnych tych znaczeń. Dużym dla mnie na przykład zaskoczeniem była baś siedem Kruków, bo jest to dość taka zapomniana baśń. Bo powiada właśnie, główną bohaterką jest dziewczynka. I to ona, powiedzmy, jest takim bohaterem bohaterem całej baśni. To ona datuje sytuację, datuje swojej braci. I też w kontekście jakby takiej też symboliki chrześcijańskiej, że ona na przykład często może być zinterpretowana jako personifikacja Chrystusa, to, co też było dla mnie na przykład jako osoby wierzącej dość ciekawym spojrzeniem na jakby na całą symbolikę na strukturę tego utworu. też na przykład w przypadku baśni Piękna i Bestia to co mnie zaskoczyło to to, że była to historia zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, że był pewien człowiek, który cierpiał na nie przypomnę sobie już nazwy tej choroby, ale ta choroba polegała na domiednym odłosieniu ciała. To się nazywa jakoś Hipettoza, chyba jakoś tak. I tak naprawdę było to, ta historia człowieka jest, no, była dość przykta, ponieważ on w tamtych czasach nie mógł jeszcze być, nie był w pełni uznawany za człowieka, tylko bardziej jako zwierzątko, które było normalnie przetrzymywane w klatce. E, w pewnym momencie, e, bo ten chłopiec, e, ten człowiek, znajdował się pod datem e, pewnej władczyni, postanowiła, żeby e, próbować właśnie zadanżować małżeństwo z jedną ze, z cudek służących. E, no i no, ta, jest to historia tak naprawdę no, dość, e, dość smutna, bo pokazuje tak naprawdę. Jak niewiele trzeba, żeby tak um, zdehumanizować człowieka, że jakby chodoba um, ho, ho, od razu jak, jakby inaczej zupełnie wpływa na to, jak po, po, postrzegany jest ten długi człowiek. Ale też jest to też um, jest ta historia też dość ciekawa z tego względu, pokazuje, że za tą zewnętrzną powoką też się może ktoś um, coś wspaniałego. I to było też dla mnie takim ciekawym motywem, bo jest to też integralna część modału północnego z Pięknej Bestii, że dziewczyna odkrywa tak naprawdę piękno ktujące się pod straszliwą powłoką potwora. Więc sama historia właśnie, ten człowiek się nazywał Petrus i jego żony Katrinę, oni razem doczekali się potomstwa i ze źródeł, jakie tutaj udało mi się to znaleźć, można wywnioskować, że byli, jakimś do, że byli dobrym małżeństwem. Natomiast ich dzieci też, niektóre z ich potomstwa też cierpią na tą chorobę ojca i to zostało oddzielone od rodziny, padowane, sprzedane na dwory innych państw, więc no jest to taka dość smutna historia, ale też bardzo ciekawa i Myślę, że też inspirujące w, pe w pewnym stopniu, jakby na nią tak spojrzeć. Maluję głównie farbami akrylowymi. Przyznam się, że przymierzam się do farb olejnych, ale na razie jeszcze staram się rozwijać umie umiejętność malowania tą techniką malarską tym, tym rodzajem farb. Prowadzę stronę mojej obrazy i Ilustracje, Bartek Kiaczewski. Można mnie znać na Facebooku. Taką, można mnie rozpoznać po takiej końce z dysunkiem Husky syberyjskiego, bo bardzo lubię ten gatunek psów i też interesuję się historią tej rasy. Prowadzę też bloga poświęconego opowieściom znarni. To też jest moje wielkie hobby, też właśnie moja następna praca i malacka, i teoretyczna będzie dotyczyła symboliki i znaczeń tych książek. Można mnie znaleźć właśnie na moim blogu dos dosunkowo malackim, jak i też na stronie na który właśnie prowadzę. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem MDk.podcasty.info.